Panie doktorze, czy jakiejkolwiek swojej pacjence wystawiłby pan receptę na LEK, na preparat Ella One, tak zwaną pikułkę Dzień Po, czyli antykoncepcję awaryjną. Nie. Dlaczego? Dlatego, że powołałbym się na to, co się nazywa klauzulą sumienia. O to chciałem pana zapytać. Ten preparat budzi kontrowersje. Został uznany w Polsce początkowo w 2005 roku za otwarty. Można go było normalnie kupić w aptekach od 15 roku życia. Wyście zmienili tydzień temu przepisy. On będzie sprzedawany wyłącznie za okazaniem recepty. Wie pan to nie do końca tak, bo przepis, który przygotowaliśmy, nie dotyczy tego konkretnego preparatu, tylko dotyczy wszystkich hormonalnych środków antykoncepcyjnych do stosowania wewnętrznego. Ale panie że tak naprawdę a, w praktyce a... dotyczy w tego preparatu, no bo tak, on budził ta... w waszym środowisku politycznym kontrowersję. Nie, 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 nie. No, tak pra... to właśnie tłumaczę jak to jest. W praktyce jeżeli mówi pan o praktyce. Wszystkie z wyjątkiem jednego preparatu, wszystkie środki antykoncepcyjne są na receptę hormonalne. Wszystkie są na recepty i nigdy to nie budziło niczej wątpliwości, że tak musi być, dlatego że są to preparaty o dosyć silnym działaniu i Uznano, że no, tak jak w ogóle generalnie leki silnie działające są na receptę, po to, żeby lekarz mógł z pacjentem omówić działanie tego leku, przewidzieć rozmaite okoliczności towarzyszące, choroby towarzyszące, inne leki, które pacjent bierze i tak dalej, i tak dalej. Również ostrzec przed różnego rodzaju niepożądanymi możliwymi skutkami. Stosowania. Ja to rozumiem już, ale proszę sobie powiedzieć... taką. Tylko... Więc, więc to wszystko, zasada jest taka, że tego typu leki, które działają silnie, są na receptę. Dobrze, I... ale i proszę zwrócić uwagę, że również są w Polsce zarejestrowane tabletki tzw. Tak dzień Po które też są na receptę. I raptem pojawił się kilka lat temu jeden jedyny preparat zarejestrowany przez Europejską Agencję Leków do stosowania, czy do dostępności bez recepty. To jest, właśnie tu należałoby zadać pytanie, co skłoniło tych, którzy tak to e, zarejestrowali, żeby właśnie zrobić jeden jedyny wyjątek w stosunku do tego jednego preparatu. E, przepisy, które przygotowaliśmy, po prostu e, sprowadzają sytuację do normalności. Ale, to panie, znaczy, sobie uznajemy, że wszystkie sytuację. preparaty... Tego typu. Rozumiem, będą są na receptę. receptę. Wyobraźmy sobie taką sytuację: kobieta nie chce zajść w ciążę i do tej pory mogła kupić taki, yy, taki specyfik, zażyć go dzień po w tej chwili musi iść do lekarza, przeprowadzić rozmowę, a jeszcze pan mówi, że lekarz będzie miał prawo do odmowy wypisania takiego z leku. Mamy... Czyli w praktyce uniemożliwiacie stosowanie tego preparatu. Charakterystyka produktu leczniczego, czyli dokument mówiący o tym, co to jest za preparat, jakie są warunki bezpieczeństwa jego stosowania, jakie są możliwe interakcje z różnymi lekami stosowanymi przez pacjentkę, jakie są możliwe działania niepożądane i tak dalej, i tak dalej. To jest 10 stron, bitych 10 stron maszynopisu. No dobrze, ale czy od 2015 roku mieli się sygnały, że coś jest nie tak z tym lekiem, jakieś Panie uwagi, zastrzeżenia? Panie redaktorze, ja jeszcze raz powtarzam, te leki, te substancje, które, których no działanie, czy możliwe działania niepożądane, także wchodzenie w interakcje i tak dalej, tak dalej, uznawane są za słabo działające, za bezpieczne, to takie preparaty są dostępne bez recepty. Natomiast te kategorie leków i mówię o kategoriach bardziej niż o poszczególnych preparatach, które uważamy za silnie działające, a z z całą pewnością uliprystal, czyli, czyli substancja, która jest zawarta w tych tabletkach, o których Pan mówi, jest lekiem czy substancją silnie działającą. Te wszystkie substancje są dostępne właśnie w trybie na receptę. Dlatego, żeby po prostu było bezpieczniej. Czy zdarzały się już takie przypadki, kiedy stało się coś złego? To w zasadzie nie ma takiego znaczenia, dlatego że przy każdym nowym wprowadzanym na rynek leku czy substancji silnie działającej zasada jest ta sama. Jeszcze raz powtarzam: 10 stron bitych różnego rodzaju ostrzeżeń, które to ta... towarzyszą temu preparatowi, moim zdaniem w sposób zupełnie jednoznaczny wskazują na to, że nie powinien on być Rozumiem, dostępny. Ale powiedzmy, powiedzmy to nie tylko no. bez recepty, ale proszę zwrócić uwagę, że on jest dostępny dla dzieci.